Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj, jak się to mówi nieładnie, przerobimy dwie ważne struktury. Myślę, że tak oraz myślę, że nie. Tak? Czyli w języku codziennym bardzo często reagujemy na czyjeś tam stwierdzenie, na czyjeś tam pytanie tego typu frazami w języku polskim. Tu ewentualnie jeszcze mówimy tak myślę, a tu ewentualnie mówimy nie sądzę. Teraz jaki jest problem? No problem jest taki, że jeżeli akurat Polak wpadnie na którąś z tych wersji w języku polskim i będzie chciał tłumaczyć na język angielski, dokona kalki językowej, czyli przetłumaczy dosłownie. Czyli zwrot myślę, że tak, Polacy na niższym poziomie bardzo często mówią, tutaj sobie tłumaczą I think yes, a myślę, że nie, I think no. Uwaga, obie te struktury są niedopuszczalne. Nikt tak nie mówi. Prawidłowe tłumaczenie brzmi, tak jak tu wam napisałem po strzałce, myślę, że tak, I think so, ja myślę tak, tylko że jest inne tak, bo so znaczy więc, ale między innymi znaczy też tak. Tak naprawdę jest jeszcze jedno słowo na tak w takim sensie, so albo such, to akurat nie może być such, to jest tylko i wyłącznie so. Robiłem lekcję o różnicy między so a such, link macie u góry i w opisie. Natomiast ta wersja negatywna, myślę, że nie, czyli nie mówimy I think no, tylko I don't think so. Czyli zobaczcie, oni zaprzeczają tę frazę. Tutaj jest I think so, a tutaj I don't think so. Ja tak nie myślę, coś takiego wychodzi. Ewentualnie jest możliwa fraza trochę podobna do naszej, myślę, że nie, tylko musi być not, a nie no. Ale tak czy siak ta fraza nie jest zbyt naturalna. Najczęściej mówią tak. I don't think so. Nie sądzę. Też uwaga na wymowę. Nie mówimy takie przez o, tylko tam jest dyptong l. So. I don't think so. No i teraz przygotowałem wam takie dwa krótkie dialogi, gdzie raz będzie, tu będzie negatywnie, a tu będzie pozytywnie. Czyli przykładowo wybieramy się gdzieś na jakieś spotkanie, na jakiś koncert i ktoś się pyta, spotkamy się z bratem Pittem? No i osoba B mówi, myślę, że nie. Teraz tłumaczenie, spotkamy się, no to jest jakaś propozycja, znaczy pytamy, czy będzie jakaś szansa, stąd ładnie użyć właśnie rzeczownika chance, czyli szansa. Will we have a chance to meet Brad Pitt? Myślę, że nie. I don't think so. I teraz druga scenka. Czy Agnieszka jest szczęśliwa z Krzyśkiem? Nie jestem pewien, ale myślę, że tak. Ja też tak myślę. Teraz tłumaczenie, czyli is Agnieszka happy with Krzysiek? Nie jestem pewien, tak? I'm not sure. Ale myślę, że tak. But I think so. Yeah, I think so too. Ja też tak myślę. Dzięki, uważajcie na to, bo to bardzo częsty błąd.